Cześć. Tym razem opowiem o wysokości i głośności dźwięku. Będę nawijał też o innych pierdołach, z którymi możecie spotkać się w czasie swojego życia. Postaram się, by odcinek był możliwie krótki i maksymalnie dla was niezrozumiały, czyli będzie w sumie tak jak zawsze. Odpalmy teraz jakiś hit tego lata, którym żyje cała Polska. Słyszymy tutaj wysoki głos wokalistki tego jakże znanego i popularnego przeboju. Po zmianie utworu na inny słyszymy męski, niski głos. Oba utwory wywołały pewnie u wielu z was krwawienie z uszu, a nawet nie powiedziałem, czym jest próg bólu. O nim opowiem za moment. Porównując ze sobą fale dźwiękowe zarejestrowane przez oscyloskop, można dostrzec pewne różnice. Częstotliwość drgań męskiego głosu wydaje się być niższa niż głosu żeńskiego. Problem jest jednak taki, że muzyka składa się z wielu dźwięków, czyli wielu różnych nakładających się fal o wielu częstotliwościach i amplitudach, dlatego też ciężko jest w prosty sposób przeanalizować słyszany utwór. Zróbmy inaczej. Wezmę dzwonki, które wydają praktycznie pojedyncze tony. Wraz ze wzrostem wysokości słyszalnego dźwięku rośnie częstotliwość. Amplituda tutaj skacze, bo jest to wynik różnego natężenia dźwięku, który obserwujemy. Uderzając z różną siłą w tę samą płytkę, jedyne co się zmienia to amplituda dźwięku, co słyszymy w postaci głośniejszego dźwięku. Zmieniając instrument muzyczny na inny, często używany przez was na muzyce, widać, że sytuacja jest bardzo podobna. Tutaj jednak pojawiają się zaburzenia tej sinusoidy w postaci dodatkowych wybrzuszeń. Jest to związane z nakładaniem się na siebie dwóch lub wielu różnych fal o zróżnicowanych amplitudach, tak zwanych tonów składowych. Chcąc zobaczyć, z jakich częstotliwości składa się pojedynczy dźwięk, wystarczy użyć analizatora widma, który pokazuje nam, jak intensywnie i przy jakich częstotliwościach generowane są pojedyncze składowe słyszalnego dźwięku. Jeszcze lepiej zobaczymy te składowe, gdy użyjemy harmonijki. Wyraźnie są tutaj widoczne pewne częstotliwości fali dźwiękowej reprezentowane przez pojedyncze linie. Taki zbiór podstawowych tonów, które nakładają się na siebie, odpowiadają za barwę instrumentu lub głosu. Dzięki barwie głosu jesteśmy w stanie od siebie odróżnić różne osoby i instrumenty. Zróbmy inne doświadczenie. Będzie ono polegało na zwiększaniu częstotliwości w sposób płynny, od niskiej do bardzo wysokiej. Proponuję uważać na uszy. Dźwięk podczas odtwarzania był coraz lepiej słyszalny i mniej więcej około 2000 Hz mocno wkurzający, pomimo tego, że odtwarzany dźwięk posiadał stałą amplitudę drgań. Przyjmuje się, że czułość ucha na dźwięk znajduje się między 1000 a 3000 Hz. To dlatego w tym miejscu dźwięk jest dla nas najbardziej słyszalny.
Oczywiście w aplikacji tej częstotliwość dźwięku można zmieniać dowolnie i ustawić na przykład, bo ja wiem, na 16 Hz. No i tutaj pojawia się problem, bo po wybraniu takiej częstotliwości żadnego dźwięku nie słyszę. Dzieje się tak dlatego, że ludzkie ucho może zarejestrować jedynie dźwięki z zakresu od około 20 Hz do 20 kHz, czyli 20 tysięcy Hz. Powyżej i poniżej tych częstotliwości dźwięki nie są już przez nas słyszalne. Trochę tutaj naściemniałem, bo tak naprawdę mój, a może i wasz głośnik nie jest w stanie wytworzyć tak niskich częstotliwości. Mam na myśli tutaj pasmo przenoszenia głośnika, a w przypadku mojego sprzętu nie było ono zbyt szerokie. Mimo wszystko musicie zapamiętać, że ludzkie ucho pracuje w pewnym określonym zakresie częstotliwości. Dźwięki, których częstotliwość jest niższa od 20 Hz, zwiemy infradźwiękami. Gdy częstotliwość dźwięku jest wyższa od 20 tysięcy Hz, to mówimy o ultradźwiękach. Z infradźwiękami i ultradźwiękami wiąże się kilka ciekawostek. Wystawienie ciała na infradźwięki może powodować zmęczenie, zaburzenia równowagi czy też uczucie grozy, którego źródła nie jesteśmy w stanie umiejscowić. Gdy fala dźwiękowa ma częstotliwość około 18 Hz, to może powodować drgania naszych gałek ocznych, no a jest to możliwe ze sprawą zjawiska rezonansu. Efektem takiego niekontrolowanego drżenia gałek ocznych może być pojawienie się dziwnych kształtów na granicy widoczności. Prawdopodobnie to właśnie z tej przyczyny ludzie wytworzyli mit nawiedzonych domów, w których straszy. A powodem tak naprawdę może być jakaś rura lub balustrada, która drga w częstotliwościach infradźwięków, wytwarzając w naszych zmysłach niepokojące odczucia. Źródłem infradźwięków mogą być też podmuchy wiatru, rozregulowany sprzęt domowy czy źle działający wentylator. Można je usłyszeć w trakcie wielu innych zjawisk, które właśnie podziwiacie. Dzięki infradźwiękom słonie i wieloryby mogą komunikować się na duże odległości. W sensie słonie między sobą, a wieloryby między sobą, chyba że o czymś nie wiem. Infradźwięki w technice służą do oczyszczania wewnętrznych powierzchni kotłów energetycznych, a w medycynie podobno w przyrządach terapeutycznych. Ultradźwięki, czyli dźwięki o częstotliwości wyższej niż maksymalna słyszalna przez człowieka, mają także swoje tajemnice i ciekawostki. Na przykład nietoperz wysyła ultradźwięki, a te odbijając się od różnych przeszkód wracają do jego uszu, pozwalając mu wykrywać przeszkody i omijać je. Jest to tak zwane zjawisko echolokacji. Mimo tego wciąż powszechnie panuje przekonanie, że nietoperze wplątują się w długie kobiece włosy i nie mogąc się z nich wydostać, zagryzają swoją ofiarę, zmieniając ją w ten sposób w wampira. Ultradźwięki wykorzystywane są też w technice i medycynie. Zjawisko echolokacji oparte na ultradźwiękach wykorzystuje się do poszukiwania ławic ryb, mierzenia głębokości wody, no i badania dna morskiego. Taką echolokację możemy zrobić samodzielnie ustawiając się daleko od jakiejś wysokiej ściany. Uderzając w jakiś przedmiot, możemy zobaczyć po jakim czasie wróci do nas odbity dźwięk. Znając orientacyjną prędkość dźwięku w powietrzu i czas od uderzenia do usłyszenia echa, możemy oszacować odległość od tej ściany. Dzięki ultradźwiękom możemy też stwierdzać wady albo mikropęknięcia w metalowych urządzeniach konstrukcyjnych. W medycynie dzięki ultradźwiękom można przeprowadzać nieinwazyjne badanie USG jamy brzusznej w celu określenia odstępstw od normy w wielkości narządów wewnętrznych. Tak wygląda skierowanie na badanie USG, a tak wygląda zarejestrowany obraz z USG. Chyba coś mi rośnie w brzuchu. Wróćmy jeszcze do progu bólu, o którym wspomniałem na początku. W poprzednim filmie powiedziałem, że natężenie fali jest proporcjonalne do kwadratu amplitudy fali dźwiękowej. Im wyższa amplituda, tym wyższe natężenie dźwięku. Trochę inaczej jest z odczuciem głośności dźwięku słyszalnego przez człowieka w porównaniu do jego natężenia. Dlatego też wprowadzono kolejną wielkość fizyczną zwaną poziomem natężenia dźwięku. Poziom natężenia dźwięku podaje się w jednostkach zwanych belami. Najczęściej jednak stosuje się mniejszą jednostkę, decybele.
0 dB to tak zwany próg słyszalności, a 130 dB to próg bólu. Gdy znajdziemy się w miejscu, gdzie wszystkie dźwięki otoczenia będą pochłaniane przez dźwiękochłonne ekrany, to jedyne dźwięki docierające do naszych uszu będą pochodziły od nas samych. Osoby znajdujące się w takiej komorze bezechowej były w stanie usłyszeć bicie swojego serca i poczuć pulsowanie ciała w trakcie przepływu krwi. Z drugiej strony mamy dźwięki o bardzo wysokim poziomie natężenia. Dźwięk powyżej 130 dB powoduje ostry ból ucha i działa obezwładniająco. Urządzenia dźwiękowe wysyłające taką falę mogą mieć podobne zastosowanie jak armatki wodne do rozpraszania tłumu. Przy 154 dB następuje pęknięcie błony bębenkowej w uchu. Przy 200 dB dochodzi już do uszkodzenia płuc. Mogą też nastąpić skokowe zmiany ciśnienia krwi prowadzące do śmierci. Jednym słowem, dźwięk może nas zabić. Na grafice macie kilka przykładów różnych poziomów natężenia dźwięku. Poruszając tę kwestię, warto wspomnieć, że nie tylko krótkotrwały dźwięk o dużym poziomie natężenia dźwięku jest szkodliwy dla zdrowia. Długotrwałe wystawienie człowieka na hałas, nawet o niższym poziomie natężenia dźwięku, jest szkodliwy. Może on powodować uszkodzenia układu nerwowego, stres, nerwowość, zaburzenia krążenia i trawienia, ale też zmęczenie czy bezsenność. Za najbardziej szkodliwe uważa się słuchanie zbyt głośnej muzyki przez słuchawki wkładane do uszu, zwłaszcza wtedy, gdy słuchamy w ten sposób muzyki w miejscach o już wysokim hałasie otoczenia, bo wtedy, aby lepiej słyszeć piosenki, mimowolnie ustawiamy głośność na maksymalną. Dla Was najczęściej spotykanym miejscem hałasu jest szkoła i przerwy między zajęciami. Poziom natężenia dźwięku może dochodzić wtedy nawet do 86 dB. Jest to pewnie główny powód, przez który po kilku godzinach w szkole jesteście zmęczeni. Hałas w miejscu pracy, na przykład na hali produkcyjnej, jest zazwyczaj niwelowany przez specjalne nauszniki. Stosowane są też ekrany dźwiękochłonne, czy też specjalne konstrukcje urządzeń, które mają obniżyć poziom hałasu, czyli dźwięków uciążliwych dla człowieka. To właśnie dlatego przy drogach szybkiego ruchu budowane są specjalne ekrany dźwiękochłonne, które mają ograniczyć hałas docierający do zabudowań. Po dzisiejszym filmie powinniście już wiedzieć, od czego zależy wysokość dźwięku, jego barwa i natężenie. Wiecie już, w jakim zakresie częstotliwości ludzkie ucho słyszy dźwięki. Dowiedzieliście się także, co to jest poziom natężenia dźwięku i w jakich jednostkach się on wyraża. Zdajecie już sobie sprawę, co to jest próg słyszalności i próg bólu w odniesieniu do dźwięku, a także co one powodują. Wiecie też, co się dzieje, gdy jesteście wystawieni na długotrwały hałas. Wiecie też, co to są infradźwięki i ultradźwięki i jakie mają zastosowanie. Nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć do usłyszenia.